E-płatności dostępne są w mObywatelu od 2023 roku. Mamy 52 urzędy, które skorzystają z tej usługi i mamy 82 tysiące transakcji zrealizowanych w tej usłudze. To tak naprawdę świadczy o bardzo dużym zainteresowaniu, jeżeli chodzi o mieszkańców w poszczególnych gminach, ponieważ to się bezpośrednio przekłada na ściągalność podatków i innych zobowiązań, które udostępniamy w tej usłudze. I tak też nam potwierdzają użytkownicy, mam na myśli tutaj gminy i przedstawiciele urzędów. Dziś jesteśmy w pilotażu. Pilotaż, który trwa do końca 2024 roku, miał służyć temu, byśmy wyciągnęli wnioski i reagowali na sugestie urzędów, które z nami współpracują. I tak się też dzieje. My cały czas usprawniamy tą usługę na bieżąco, dodajemy na przykład płatności przeterminowane, które już zostały wdrożone, dodajemy kolejne metody płatności, ale również widzimy potrzeby wykorzystania tej usługi w kolejnych procesach administracyjnych. W kolejnych etapach, oprócz tego, że będziemy dodawać kolejne zobowiązania, dziś mamy podatek od nieruchomości, opłatę za śmieci, inne podatki rolny, leśny, to każde zobowiązanie, które urząd życzyłby sobie udostępnić w naszej aplikacji, jest możliwe do wdrożenia. W związku z tym będziemy sukcesywnie powiększać ten katalog zobowiązań, ale jednocześnie chcemy wprowadzić takie płatności, które powstają z inicjatywy użytkownika. Gminy, które z nami współpracują, sugerują, że to najczęściej są opłaty skarbowe, dlatego też od opłat skarbowych zaczniemy i też sukcesywnie będziemy powiększać ten katalog opłat, które są z inicjatywy użytkownika. Dodatkowo chcielibyśmy, aby e-płatności były częścią usług, które sukcesywnie cyfryzuje Ministerstwo Cyfryzacji i tam, gdzie trzeba dokonać tej płatności, będą mogli użytkownicy skorzystać z e-płatności. No i tak jak metody płatności też muszą się rozwijać, dzisiaj mamy karty płatnicze, natomiast i Blika, natomiast w kolejnym etapie będziemy chcieli integrować usługę z walletami, czyli Apple Payem i Google Payem. Jeszcze w tym roku chcemy wdrożyć pilotażowo usługę dotyczącą płatności z inicjatywy użytkownika, natomiast w kolejnym roku, na początku, chcielibyśmy poszerzyć metody płatności. Musimy iść dwutorowo w tej usłudze, dlatego że funkcjonalność jej jest bardzo ważna dla tego, że technologia się rozwija, rynek płatniczy się też rozwija, ale też zmieniają się procesy administracyjne, ale jednocześnie chcemy być nowocześni, chcemy iść z trendami. Użytkownicy często korzystają z walletów, stąd nasza decyzja, żeby w pierwszej kolejności poszerzyć o wallety metody płatności.